Otwieram 18. Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Brzuce. Witam na dzisiejszej sesji Państwa Radnych, witam Pana Wójta. Stwierdzam kworum na podstawie listy obecności. Na 15 radnych obecnych jest 11. Odczytam porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, punkt drugi, stwierdzenie kworum, punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 17 sesji z dnia 30 września 2020 roku, punkt piąty, wybór sekretarza obrad, punkt szósty, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Brzuce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sąsiory. Punkt siódmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020. Punkt ósmy, zmieniająca uchwałę nr 11 łamane przez 90 łamane przez 2019 Rady Gminy Brzuce z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzuce na lata 2020-2027. Punkt dziewiąty, informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia wskazanych w 2021 roku według załączonego wykazu wraz z pismem Prezesa Sądu Rejonowego w Pypinie. Punkt 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020. Punkt 11. Sprawy różne. I punkt 12. Zakończenie obrad 18. sesji Rady Gminy Brzuce. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do porządku dzisiejszej sesji? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego, przyjęcie protokołu z 17 sesji z dnia 30 września 2020 roku. Protokół był wyłożony. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do treści zawartej w protokole? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 17 sesji z dnia 30 września 2020 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Wybór sekretarza obrad. Funkcję sekretarza dzisiejszej sesji będzie pełnił pan Jarosław Kowski. Przechodzimy do punktu szóstego. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Brzuce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sąsiory. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do treści uchwały? Nie widzę. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Brzuce w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Brzuce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sąsiory. Rada Gminy Brzuce uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na własność gminy Brzuce niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sąsiory. 1. Działka numer ewidencyjny 20 łamane przez 3 o powierzchni 148 m2 po księdze wieczystej WL i Y łamane przez 0000176060 łamane przez 8. Paragraf drugi. Włączyć nieruchomość, o której mowa w paragrafie pierwszym, skład gminnego zasobu nieruchomości. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzyć wójtowi gminy Brzuce. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I w krótkim uzasadnieniu przedmiotem niniejszej uchwały jest nieodpłatne nabycie na własność gminy Brzuce działki położonej w miejscowości Sąsiory przeznaczonej na poszerzenie drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 76 miejscowości Radzyny. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. Uchwała była omawiana na połączonych komisjach. Odczytam treść uchwały budżetu uzasadnienia. Uchwała Rady Gminy Żółte zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020. Rada Gminy uchwala, co następuje. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 27 210 708,44 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 25 095 335,55 zł. Dochody majątkowe w kwocie 2 115 372,89 zł. 2. Załącznik numer 1 do uchwały określający dochody budżetu otrzymuje brzmienie w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. 3. W paragrafie 2 w ustępie 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 29 914 486,15 zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 23 471 263,68 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 6 443 222,47 zł. 4. Załącznik numer 2 do uchwały określający wydatki budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. 5. W paragrafie 2 w ustępie 3 litera B otrzymuje brzmienie. B. Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 wysokości 2 976 676,86 zł. zgodnie z załącznikiem numer 5. 6. Załącznik numer 5 to uchwały określające wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik numer 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokich nakładów inwestycyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały. 8. W paragrafie 3 w ustępie 3 otrzymuje brzmienie. 3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 697 000 zł i wydatki w wysokości 922 665 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem numer 12. 9. Załącznik numer 12 do uchwały określający plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami otrzymuje brzmienie w załączniku numer 5 do niniejszej uchwały. 10. W paragrafie 5 ustęp 1 i 2 otrzymuje brzmienie. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 703 777,71 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 614 583,73 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w wysokości 51 421,03 zł i przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37 772,95 zł. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów
3 666 797 zł i 71 groszy zgodnie z załącznikiem nr 14 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 963 020 zł zgodnie z załącznikiem nr 15. 11. Załącznik nr 14 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 15 do uchwały określający łączną kwotę planowanych rozchodów otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 13. W paragrafie 7 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Punkt 2 otrzymuje brzmienie 2 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 614 583 zł i 73 grosze, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 588 299 zł. Dodaje się punkt trzeci w brzmieniu 3 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek kredytów w kwocie 463 020 zł. 14. W paragrafie 9 w punkcie 1 dotyczącym upoważnienia wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych litera B otrzymuje brzmienie B na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 614 583 zł 73 grosze, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 588 299 zł. Dodaje się literę C w brzmieniu C spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 463 020 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP-ie i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwały zmieniającej uchwałę nr 11/90/2019 Rady Gminy Tusa w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tusa na lata 2020-2027. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania i uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Brzucach zmieniająca uchwałę nr 11/90/2019 Rady Gminy Brzucach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzuce na lata 2020-2027. Na takim uchwała co następuje? Wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 określającym wieloletnią prognozę finansową gminy Brzuce na lata 2020-2027 wraz z objaśnieniami z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w treści odczytanej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia wskazanych w 2021 roku według załączonego wykazu wraz z pismem prezesa Sądu Rejonowego w Rypinie. Pismo wraz z informacją było wyłożone na komisji, na połączonych komisjach, a więc nie będę odczytywał tej treści. Jeżeli nie ma żadnych uwag, to rozumiem, że zostaje przyjęte do wiadomości. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019-2020. Tu podobnie te informacje były wyłożone na komisji. Można było się na komisjach, można się było z tym zapoznać, czy Państwo radni mają jakieś uwagi. Jeżeli nie, to rozumiem, że zostało to przyjęte do wiadomości. Przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 12. Dziękuję Państwu radnym za przybycie na dzisiejszą sesję i zamykam 18. sesję Rady Gminy Szóstki.